spotkaniach, które tym razem, pomimo że nadal spotkaniami ze starożytnością, będą pod hasłem Ogród Muz. I zasadniczo rzeczywiście będą poświęcone głównie tej dziedzinie, która od muz bierze swoją nazwę, a więc muzyce. Ale trzeba pamiętać, że muzy są tak naprawdę patronkami bardzo wielu sztuk i samo pojęcie muzyki także bardzo, bardzo w trakcie historii zmieniało swoje znaczenie. Dla wielu dawnych ludów muzyka była trochę czymś więcej niż dla nas. Nie tylko ograniczała się do dziedziny dźwięków, ale także do dziedziny słów, do poezji, do tańca. Częstokroć właśnie muzyka była takim miejscem, gdzie rozmaite sztuki spotykały się. Była niezwykle ważnym, istotnym żywiołem chociażby teatru. I te wszystkie znaczenia muzyki, te wszystkie miejsca wspólne, po tych wszystkich miejscach chciałbym oprowadzić. Ale dzisiaj chciałem zająć się początkami muzyki. Czym właściwie muzyka jest? Jak to się zaczęło, że człowiek zaczął muzykować? I podchodzę do tego tematu z pewnym drżeniem. Nazwałem dzisiejszy wykład Początki muzyki, ale problem polega właśnie na tym, że zarówno początki, jak i muzyka to terminy, które trzeba wyjaśnić. Przede wszystkim, gdzie szukać początków muzyki, jaki mamy dostęp do wiedzy na temat muzyki przeszłości, na temat bardzo, bardzo dawnej muzyki. Jest taka opowieść irańska, średniowieczna, ale jej bohaterem jest Aleksander Wielki. Aleksander Wielki jest bohaterem bardzo wielu irańskich, perskich opowieści. Ta akurat opowieść mówi o wyprawie Aleksandra Wielkiego do krainy Zolomat, krainy wiecznych ciemności, ale także krainy, w której znajdowało się źródło życia. I właśnie do tego źródła życia wybrał się Aleksander. Jednak jego żołnierze przelękli się wiecznej ciemności krainy Zolomat. Wówczas Aleksander wyciągnął czarę. Miał magiczną czarę, w której odbijał się cały świat. Wyciągnął tę czarę, żeby zobaczyć światło, ale w tej czarze zobaczył olbrzymiego ptaka. Był wielki jak słoń. Miał dziwny dziób z siedmioma otworami. Aleksander zapytał ptaka, kim jesteś, a ptak odpowiedział: jestem muzykar. Żyję w krainie Zolomat, a zwierzęta, które tu żyją, są moimi przyjaciółmi. Aleksander Wielki wówczas zapytał ptaka: dlaczego tu żyjesz? Tu panuje wieczna ciemność. Na to ptak odpowiedział: tak jak tobie nienawistna jest ciemność, tak mi nienawistna jest światłość, dlatego tu żyję. Aleksander Wielki pytał się potem swoich uczonych, jak mógłbym usłyszeć śpiew ptaka muzykalny. A wówczas uczeni sporządzili dla niego instrument muzyczny. Instrument, który także ma siedem otworów, jak te otwory na dziobie ptaka muzykara. Tę opowieść poznałem dzięki wybitnemu iraniście Albertowi Kwiatkowskiemu. Natomiast to, co jest ważne, że początki muzyki rzeczywiście znajdują się gdzieś w mroku. I właściwie ten element naśladownictwa. Aleksander chciał usłyszeć nam znów śpiew ptaka muzykara.
i jego uczeni poradzili mu, żeby stworzyć instrument, który będzie przypominał dziób tego ptaka. Więc można powiedzieć naśladownictwo dźwięków, albowiem w przyrodzie jest całe mnóstwo dźwięków. Można powiedzieć, że każde niemal stworzenie jakieś dźwięki z siebie wydaje. To, co trzymam w ręku, to właśnie ów instrument, który na podstawie dzioba ptaka muzykara miał być utworzony. To akurat jest ten instrument w wersji raczej tureckiej niż w tej wersji perskiej, ale także ma 7 otworów, należy do grupy fletów ukośnych. Więc gra się na nich na ukos. Jeszcze dzisiaj o tych fletach coś opowiem. No ale właśnie naśladownictwo natury. I troszkę wygląda to tak jak na tym stole. Na tym stole jest bardzo wiele przedmiotów, które w tym momencie są w układzie naturalnym. Czyli nikt nie zadbał o to, żeby nadać temu jakikolwiek porządek. Przynajmniej ja się nie starałem. Oczywiście można powiedzieć, że każdy z tych przedmiotów ma jakieś swoje cechy, ale zasadniczo ten zbiór jest dość przypadkowy. I teraz taka jakby cecha tego, co robi człowiek, tworząc muzykę, to jest, że postanawia w pewnym momencie wybrać niektóre z tych przedmiotów, a w tym przypadku wybiera sobie jakieś dźwięki i postanawia złożyć z nich jakiś początek. Początek, jakiś porządek stworzyć, który będzie miał swoje reguły. Reguły, co prawda, widoczne tylko pewnie dla osoby, która te reguły tworzy, dla jakiejś społeczności. Niemniej jednak reguły konkretne. A więc muzyka to sztuka tworzenia z tego, co jest, jakiegoś konkretnego porządku. No dobrze, porządek porządkiem, ale jeszcze jeden jest element dość ważny w muzyce. Tak jak mówiłem, w świecie przyrody jest bardzo wiele dźwięków. Tu nawet te dźwięki postanowiono wpisać już w język, jakiś język muzyczny. Są jakieś nuty przypisane ptakom. Ale czy to jest już muzyka, czy więc człowiek nie stworzył nic w tej dziedzinie nowego w porównaniu z przyrodą? Otóż jest taka maksyma: bestia non cantor, qui non canit arte sed usu. A więc właściwie jest zwierzęciem, a nie śpiewakiem. Ten, kto śpiewa, no i tutaj nikt nie śpiewa przez sztukę, ale z powodu przyzwyczajenia, z powodu jakby tego, że jest to jego natura. To arte, sztuka, sztuczność. W czasie moich peregrynacji internetowych trafiłem kiedyś na blog, w którym podejrzewam, że pan skarżył się na pewną niewrażliwość kobiecą. Tutaj od razu mówię, że blog był poświęcony jakimś tam damsko-męskim sprawom, głównie może nawet nie damsko-męskim, co społecznym, ale akurat w tym przypadku notka przybrała taki odcień osobistych zwierzeń i autor tego bloga skarżył się na to, że kobiety są niewrażliwe, a ujął to dość dosadnie, że lubią chamów.
mniejsza o to, czy ta teza jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, natomiast autor owego bloga postanowił to uzasadnić względami ewolucyjnymi. Mianowicie stwierdził, że w naszej odległej przeszłości liczyła się siła fizyczna, która zapewniała po prostu jakiejś rodzinie byt. Mianowicie jakiś krzepki mężczyzna mógł wyjść, upolować mamuta, przynieść jedzenie do domu, no i o to chodziło. Dzięki temu młoda ludzkość mogła się najeść i potem mnożyć. A więc jakby pozostałością tego frustrującego dla wielu mężczyzn stanu jest to, że właśnie kobiety lubią mężczyzn, może nie najwrażliwszych, natomiast posiadających taką w sobie, w swojej fizyczności zapowiedź, że potrafią upolować mamuta. Jednym słowem, artyści zawsze będą w tym świecie wrażliwcy na pozycji przegranej, ponieważ często nie wiąże się z tym jakaś wybitna ich fizyczność, w związku z czym kobiety stwierdzają, że jest to ryzykowna polisa. A więc podkreślało się w tej wizji ludzkości, że czym bardziej w przeszłość, tym ludzkość bardziej praktyczna, tym bardziej troszczy się o rzeczy, można by powiedzieć, przyziemne. I właściwie wizja wydawałoby się dość przekonująca, gdyby nie to, że od najstarszych jakby czasów, od najstarszych znalezisk, które jakby się wiążą z ludzkością, ludzkości towarzyszy coś, co właśnie potrzebne nie jest, mianowicie sztuka. Kiedy zobaczy się całe mnóstwo jaskiń wypełnionych wszelkiego rodzaju obrazami, malunkami, i to często malunkami o bardzo, bardzo zaawansowanej technice, takiej, która świadczy, że to nie był tylko incydent, pojedynczy wypadek, że to malowidło zostało stworzone, że ktoś się musiał ćwiczyć, co więcej, całe pokolenia musiały się ćwiczyć w tej sztuce, co więcej, malunki w takich miejscach jaskini, do których łatwo nie jest dotrzeć, a więc człowiek musi poświęcić ogromną ilość czasu, żeby tam sobie pójść i zacząć po prostu malować. W tym czasie koledzy polują na mamuta, a ktoś schodzi do jaskini, żeby stworzyć jakiś obraz. Zupełnie niepraktyczne, ale ciągłość i ilość tych malunków świadczy o to, że albo w każdym pokoleniu rodziło się taka sama ilość idiotów, którzy to robią, albo jednak było w tym coś więcej, co pozwalało takim ludziom też przetrwać. Co więcej, nie tylko przetrwać, ale że społeczność, której tworzyli, uznawała ich za tyle cennych, że ów właśnie muskularny i krzepki mężczyzna, który upolował mamuta, dzielił się ze zdobyczą. A więc to oderwanie się jakichś czynności od rzeczy, od normalnego życia, od spraw praktycznych, to jest jakby taka cecha sztuki w ogóle i także muzyki. Jednym słowem, zwierzęta bardzo często i człowiek wytwarza rozmaite dźwięki w celach bardzo praktycznych. Chociażby dzwonek w szkole, powiedzmy, jest sygnałem, nie jest muzyką. Muzyka zaczyna się tam, gdzie zaczyna się troszkę w jakiś sposób przewaga tego elementu niepraktycznego, nieżyciowego. Co nie znaczy, że muzyka nie spełnia pewnych ról, które są jakby życiowe. I czy właśnie organizuje spotkania młodych, czyli jakby pełni funkcję godową, tak jak w przypadku wielu zwierząt. Niemniej ten dominujący aspekt to jest jednak ta
taka sztuka, niepraktyczność sztuki. Niepraktyczność także muzyki, wytwarzanie dźwięków dla samego wytwarzania dźwięku. No i teraz właśnie pytanie, jak to się wszystko mogło zacząć. Prawdopodobnie podpowiedzią była sama rzeczywiście natura, pewne naturalne zjawiska. Bo znowu muzyka to jest bardzo ciekawy styk. Styk rzeczy, które są w naturze, których w naturze nie ma. Co jest w naturze? No, w naturze są przede wszystkim dźwięki. I teraz pytanie, czym są dźwięki? No, dźwięki są zasadniczo falą. Jest fala dźwiękowa. W przypadku ludzi będzie to fala powietrza. Cząsteczki powietrza drgają w odpowiedniej częstotliwości, dzięki odpowiedniej częstotliwości, i to słyszymy jako dźwięk. To, można powiedzieć, jest najbardziej uchwytna część muzyki, aczkolwiek w historii były i takie teorie, że jest to część muzyki zewnętrzna. Że siłą muzyki jest matematyka, coś troszkę innego, sam opis owej fali dźwiękowej, bo to jest kolejna cecha dźwięków. Można je opisać za pomocą, ponieważ są zjawiskami fizycznymi, można je opisać za pomocą, powiedzmy, obiektywnych kryteriów fizycznych. Takim najważniejszym jest częstotliwość. I teraz, tak jak pokazywałem, to przenoszenie, że mamy sobie zbiór dźwięków rozmaitych. Gdyby każdy z tych przedmiotów to był jakiś dźwięk, to wówczas tworzenie muzyki wyglądałoby na wybieraniu sobie pewnych dźwięków, które mnie interesują. Po pierwsze, musiałbym wybrać te dźwięki, które słyszę. A więc tą granicą byłby, sama zdolność słyszenia. Człowiek ma pewien zakres dźwięków, które słyszy. Natomiast innych dźwięków nie słyszy, co nie znaczy, że nie grają pewnej roli w muzyce, bo są takie dźwięki, których nie słyszy, ale może poczuć. To wydaje się nieoczywiste, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tunelu metra. Co się dzieje? No, przede wszystkim, pomimo że słyszymy mnóstwo dźwięków, metro tam zgrzyta, wyje, ale będzie też taki dźwięk, którego nie słyszymy, ale czujemy w ciele. Albo co więcej, mamy jakiś w kieszeni przedmiot, który nagle zaczyna nam drgać. Nawet często ja mam taki odruch sięgania wówczas rozpaczliwie po komórkę, bo myślę, że ktoś do mnie dzwoni. A okazuje się, że to nie, co nie ktoś dzwoni, tylko dany przedmiot drga z tą samą częstotliwością, którą ten przedmiot drga w tej częstotliwości, której ja nie słyszę, ale którą nadaje mu dźwięk wjeżdżającego metra. To jest bardzo ciekawe, dlatego że będą takie instrumenty i będą takie kultury muzyczne, które wykorzystywać będą te właśnie dźwięki, których nie słyszymy, ale które czujemy w ciele, które na przykład wywołują drganie naszych kości i nie kości w uchu, nie kosteczek słuchowych, które mózg potrafi zinterpretować, ale kości naszego kośćca. A to z kolei, tutaj jest ciekawa rzecz, najbardziej jakby groźna w muzyce, że to oznacza, że nasze ciało, chcąc, nie chcąc, bierze udział w muzyce. Pojawia się jakiś dźwięk i nasze ciało zaczyna drgać. Stąd nie jest taką zupełną fikcją, że są dźwięki, które mogłyby nas zabić, po prostu wprowadzając nasze ciało odpowiednie drgania. Ale można w ten sposób także na nas wpływać poprzez nawet te niesłyszalne dźwięki. Są kompozytorzy, którzy bawią się z takimi dźwiękami na granicy słyszalności,
i tych dźwięków nie słychać, ale na przykład zaczyna po prostu boleć głowa. Więc moim wyborem, kiedy sobie wybieram dźwięki, oczywiście o tym decyduje przede wszystkim ich słyszalność, ale także właśnie cechy takie jak ta słyszalność, nie musi to być słyszalność ucha, ale czasami jest to w jakiś sposób także słyszalność całego ciała. Wbrew pozorom nie tylko z uchem słyszymy muzykę. Dalej, jeśli drążymy temat tego dźwięków, no to będzie też, że na razie mówiłem o pojedynczych dźwiękach. Ale dźwięki, ponieważ są opisy, dźwięki różnią się wieloma aspektami pomiędzy sobą. Mamy też coś, co nazywamy dźwiękami wysokimi i niskimi. Dźwięki różnią się wysokością, a mówiąc językiem fizyki, różnią się częstotliwością. I tu też niezwykła sprawa, która istnieje w naturze, ale którą my w sobie wybieramy, pewne relacje pomiędzy dźwiękami. Mianowicie częstotliwości. Częstotliwości dwóch dźwięków mogą być w pewnej relacji ze sobą. Powiedzmy, mamy dwa dźwięki. W takim stosunku częstotliwości pomiędzy sobą. 1:2. Taka relacja będzie wyglądała tak. Ten dźwięk, który ma wyższą częstotliwość, dwukrotnie, będzie brzmiał tak. A ten, który będzie miał niższą częstotliwość, będzie brzmiał tak. Razem będą brzmiały tak. Ta relacja tych dźwięków do siebie będzie miała nazwę. Będzie się nazywała oktawą. Dlaczego? Otóż któryś z naszych przodków uznał, że ta relacja podoba mu się bardzo. I tak jest pomiędzy, tak jest z relacją częstotliwości wielu innych dźwięków. Niektóre uznajemy za przyjemne, a niektóre za nie. Zjawisko fizyczne, tak? To zjawisko fizyczne, ale interpretacja już nasza. Co więcej, będą kultury, które coś takiego uznają za przyjemny efekt. W naszej kulturze raczej czegoś takiego się unika. Znowu przyjemny. Nadaje się jakąś interpretację, którym nadaje się interpretację, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Jest sporo legend na temat tego, jak muzyka powstawała, natomiast bardzo wiele, właściwie niemal wszystkie te legendy wiążą się z powstawaniem instrumentów muzycznych. Postanowiłem znowu tak trochę z naszego kręgu wybrać taką jedną wzmiankę na temat
takiej jednej legendy, taka jedna legenda krótko wspomniana na temat instrumentów, powstawania instrumentów muzycznych. To jest akurat wyimek z księgi Rodzaju w trzech językach: hebrajskim, łacińskim, greckim. Częściowo, tak żeby pozostać w naszym kręgu kulturowym. Ta wzmianka brzmi, że Jubal był ojcem wszystkich grających, no i tutaj pojawiają się problemy, grających na generalnie instrumentach muzycznych, ale jakich, to zaczynają się problemy. Po łacinie jest cytaram et organum. Organum, pierwsze co nam się kojarzy z tą nazwą, to organum. Ale tak naprawdę organum znaczy po prostu instrument muzyczny. To samo bardzo dziwne stwierdzenie jest trochę w hebrajskim. Tam jest kinor weugav i to oznacza kinor, prawdopodobnie jakiś rodzaj liry, instrumentu strunowego. A co oznacza ugaw, to tego do końca nikt nie wie. I znowu pojawiają się rozmaite u tłumaczy propozycje. Od fletu, przez naprawdę rozmaite instrumenty. Ponieważ było tłumaczenie takie na język łaciński organu, więc są też takie obrazki w dawnych traktatach, że to rzeczywiście są organy. Czyli te najstarsze instrumenty wymyślone to byłyby rodzaj instrumentu strunowego, jakiś rodzaj liry i organu. Pomysł dość absurdalny. Ale generalnie takie początki muzyki bardzo często wiązane są z powstawaniem instrumentów muzycznych, co jest swoją drogą pomysłem dość ciekawym, zważywszy, że pierwszym prawdopodobnie instrumentem jest głos ludzki oraz wszystko, co możemy, te dźwięki, które możemy naszym ciałem wydobyć. Potem będziemy mieli próby połączenia tych dwóch rzeczy, czyli coś zewnętrznego, co wydaje dźwięk, i wreszcie samego naszego ciała. Zaraz pokażę, o co chodzi. No więc instrumenty muzyczne. Instrument, sama nazwa, kiedyś po polsku nazywano to naczyniem muzycznym, bardzo ładnie. Samo słowo instrument oznacza narzędzie, a więc coś do wytwarzania dźwięków, do tworzenia muzyki. Tutaj zamieściłem taki bardzo naukowy podział, jak to się dzielą instrumenty wedle muzykologów, dlaczego taki podział naukowy jest dość istotny, ano bo on nam bardzo wiele mówi, kiedy mamy instrument, na którym nie wiemy jak zagrać. No to zacznijmy może od moich ulubionych aerofonów. Fon zdradza nam, że ta cząstka, że chodzi o głos. Aer to powietrze. A więc będą to instrumenty jakie? Dęte. Będą instrumenty dęte. No i tu zaczynają się same problemy. Żeby zagrać na instrumencie, co musimy wiedzieć? No musimy wiedzieć, co gra w instrumencie, co gra w instrumentach dęte. Powietrze. Świetnie. A powietrze w innych instrumentach nie gra? W próżni dźwięk się rozchodzi, czy się nie rozchodzi? Nie rozchodzi się. W wodzie się rozchodzi, w powietrzu się rozchodzi. To w innych instrumentach nie ma? Nie ma powietrza? No musi być. Ale rzeczywiście. Jak to wygląda? Otóż w instrumentach dętych można powiedzieć, samo powietrze gra, a potem drgania powietrza przekazywane są na inne powietrze, aż docierają do naszego ucha, gdzie najpierw uderzają w błonę bębenkową, potem te wszystkie kosteczki, aż nasz mózg interpretuje to jako dźwięk. W
przypadku innych instrumentów najpierw coś tam gra, powoduje jego drgania, powodują drgania powietrza, więc można powiedzieć, że w przypadku innych oprócz dętych instrumentów powietrze jest tylko pośrednikiem. W instrumentach dętych nie tylko jest pośrednikiem, ale jest samym sercem instrumentu, tym, co gra. Ale sprawa jeszcze nadal nie jest łatwa, jakby się wydawało. Żeby coś grało, żeby powstał dźwięk, coś musi drgać. Jak ustaliliśmy, w instrumentach dętych drga powietrze. Więc wniosek z tego, że żeby instrument muzyczny jakikolwiek zagrał, dęty, to musimy jakoś powietrze wprowadzić w drgania. I pytanie, jak to zrobić? No i tutaj pomysłów zasadniczo jest wiele, co wyraża się w podpodziałach tych instrumentów dętych. Zacznę od instrumentu bardzo, bardzo prostego. Takiego instrumentu być może jednego z prostszych. Ten instrument nazywa się fletnią pana. Legenda mówi, że był sobie bardzo zakochany w nimfie, która się nazywała Syrinx, Bożek Pan. Ścigał ją, aż ona, by uciec od niego, zmieniła się w trzcinę nadrzeczną. Trzcina, która miała różną wysokość, pusta w środku, wydawała dźwięki pod wpływem wiatru. I można powiedzieć, że ta historia jest dosyć prawdopodobna, bo rzeczywiście świszczenie wiatru to jest taki dźwięk, który bardzo dobrze kojarzymy. Czasami wiatr rzeczywiście przeraźliwie wyje. I teraz kiedyś albo to zauważył, albo nawet głupio się bawiąc, bo wiele rzeczy i do jedzenia, i wynalazków powstały przez czysty przypadek i ciekawość, przede wszystkim taką ciekawość dziecięcą. Wezmę to do ust, zobaczę, co się stanie. Albo podmucha. I tutaj metoda wprowadzenia powietrza w drgania jest następująca. Mamy ostra krawędź, która powoduje, że powietrze rozbija się jakby takie wiry. Te wiry powodują niejako pulsowanie tego powietrza. I tak powstaje dźwięk. Więc co musimy zrobić? Uzyskać krawędź. Pierwsza metoda uzyskania krawędzi jest taka. A więc po prostu żadna. Trzeba coś ściąć i mieć tutaj krawędź. Pierwsza metoda, gdzie będziemy mieli krawędź, od tego zależy, jaki dźwięk osiągniemy. Druga metoda, nie z fletni pana, ale też bardzo prosta. Dokładnie ten sam mechanizm, tylko krawędź trochę bardziej z boku. Flet ukośny. Został nam tylko bardziej zaawansowany, wydawałoby się, flet prosty. I tutaj zaawansowanie bardzo pięknie nam pokazuje, że zaawansowanie w muzyce jest często rzeczą względną. Tutaj mam taki zwykły flecik polski. On troszkę przypomina takie znane nam flety
proste. Tutaj jest takie okienko i tu jest nasza krawędź, ale nasz genialny przodek pomyślał, to trudno, może trudno uwierzyć, ale gdyby, nie wiem, czy ktoś się odważył próbować zadać w to, tak żeby wydał dźwięk. No właśnie, to się wydaje łatwe, ale w rzeczywistości zadęcie na tym instrumencie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą, dobrze jeszcze, to jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Instrument zasadniczo prosty, prawda? Wydawałoby się, no po prostu biorę, może na tym się uda. Najmniejszy na pewno będzie najtrudniej, o. O, tu już coś mamy. Wydawałoby się, że tak jak na butelce, prawda? O, tu już jest lepiej, fajnie. To jest lepiej. Tak, prościej. Trzeba się myśleć o tej krawędzi, o którą się rozbija strumień powietrza. No właśnie, nie jest to łatwe, więc któryś z naszych przodków stwierdził, będzie łatwiej, ponieważ tutaj nie trafię w krawędź, żeby zrobić coś takiego. Mianowicie, tutaj pokazuję przekrój tej piszczałki, żeby tutaj był sobie jakiś kanalik, który moje powietrze, które dmucham, skieruje dokładnie na ten krawędź. W ten sposób ja się w ogóle nie będę przejmował, po prostu będę dmuchał. Na potwierdzenie, że to naprawdę łatwe, proszę dmuchnąć. No właśnie, od razu jest dźwięk, prawda? Więc wynalazek genialny zasadniczo, ten kanalik, ale jest bardzo zabawna rzecz. Pomimo, że wydawałoby się, że to jest bardziej zaawansowana forma tego instrumentu, to ten instrument ma więcej możliwości. Co więcej, ten instrument używany dzisiaj w orkiestrze symfonicznej, a więc flet poprzeczny, wykorzystuje właśnie taką metodę, gdzie wcale nie jest tak łatwo uderzyć w krawędź, a więc raczej tę metodę podobną do fletów ukośnych czy fletów takich krawędziowych moglibyśmy ją nazwać. A rzadziej wykorzystuje się tę metodę, pomimo że ona jest prostsza. To właśnie siła wynalazku w instrumentach muzycznych jest względna. Można powiedzieć, że muzyka bardzo nie lubi kolejnych stopni zaawansowania, że często to, co najprostsze, jest najbardziej skomplikowane. Jeszcze jedną rzecz można zauważyć, którą tutaj mam pojedynczy instrument, a tutaj mam cały łańcuch instrumentów. Można by sobie pomyśleć, ponieważ tak, nasz dźwięk to jest słup powietrza, drgający słup powietrza tworzy dźwięk w instrumentach dętych. Zatem czym dłuższy ten słup powietrza, tym dźwięk jaki? Niższy. No więc powstała taka konieczność, żeby mieć różne dźwięki, mnóstwo takich rurek. Po czym nasz przodek sobie pomyślał. Ale przecież ja to mogę osiągnąć dokładnie ten sposób, że zrobię sobie otworki w miejscach, gdzie one powinny być i w ten sposób tak jakbym miał wszystkie te rurki w jednej. No o co chodzi? Gdybym ja sobie zrobił, chcę mieć ten dźwięk. Ten dźwięk mnie interesuje, tak? To jest ta najdłuższa piszczałka. No dobrze, to nie ma problemu, no bo cała jest wypełniona. Ale teraz chciałbym, żeby uzyskać dźwięk tej piszczałki, która jest krótsza.
Nie ma problemu. Tu sobie zrobię otworek. Powietrze będzie wylatywać już tym otworem, a zatem będzie drgał tylko ten słup powietrza do tego otworu. No ale jakbym chciał znów wrócić do tego, to po prostu go zakryję. Znowu mój palec niejako będzie taką pełną ścianką dla tej piszczałki. W związku z tym znowu będę miał ten dźwięk. I tak mogę sobie po kolei odrysować niejako każdą z tych piszczałek na tym, na tej głównej, wywiercić otwory i dzięki temu mam jedną, a nie wiele. I to mniej więcej, gdybyśmy sobie rozłożyli ten instrument z jego otworami na szereg, to takich instrumentów to tak by wyglądał. Kolejna modyfikacja, tym razem modyfikacja dość skuteczna, dość skuteczny pomysł, bo bardzo prosty. Po prostu sobie zakrywam otwory i w ten sposób nie muszę mieć szeregu rurek, ale mam różne długości słupa powietrza tylko i wyłącznie dzięki temu, że sobie zakryję otwór. Bardzo, bardzo prosty pomysł. No i to pierwsza kategoria takich naszych instrumentów, które byśmy nazywali fletami albo piszczałkami. Sama nazwa piszczałka to pokazuje, z czego pierwotnie robiono instrumenty takie typu fletowego. Widzicie, tutaj widzimy kość. No i tutaj nasze okienko, które do pewnego stopnia jest modyfikacją, a do pewnego stopnia być może nawet przez samą strukturę kości, może być nawet pierwsze, ale w każdym razie pomysł genialny tutaj na tym kanale, która ma krawędź, która rozbija i tu trzy otwory pierwotnie, taki instrument bodajże z XI wieku, kopia oczywiście instrumentu, mniej więcej z XI wieku. Pierwsza metoda zatem wprowadzenia słupa powietrza w drgania to rozbicie tego słupa o krawędź. Na tej zasadzie funkcjonują wszelkiego rodzaju flety. Jest też inna metoda, mianowicie tę metodę, powiedzmy, nasz przodek mógł odkryć, biorąc, składając sobie na dwie części liść i próbując dąć w ten liść. Mianowicie chodzi o to, że mamy dwie, powiedzmy, że dwie powierzchnie czegoś, coś sprężynuje. Tutaj powietrze sobie płynie, ale ono nie płynie swobodnie, ponieważ pod wpływem dużej ilości powietrza te dwie powierzchnie rozwierają się, a potem zbierają. A więc w ten sposób powodując, że powietrze jest dozowane w pewnym pulsie. Można powiedzieć, że to jest taki ruch. Powietrze jest dmuchiwane, sprężujący materiał rozszerza się. Ale ponieważ sprężynuje, zamyka się. Tworzy mniej więcej taki ruch. I w ten sposób ten nasz słup powietrza pulsuje. I wówczas, kiedy mamy kilka sposobów, żeby takie coś stworzyć, jedną z nich są wszystkie instrumenty tak zwane strojkowe. Strojk to serce instrumentu, które powoduje, że nasz instrument działa. Do tej klasy instrumentów wszelkie klarnety i obonie. Tutaj mam taki bardzo prosty instrument. I teraz tak, tu mamy taki języczek, to jest w ogóle puste w środku, mogę wyjąć grającą część. Oczywiście puste w środku. Tak. Tu jest taki języczek, który będzie sprężynował. O, jest tutaj tak oddzielny, czy nie wiem, czy to będzie widać. O, chyba tutaj widać. Tak, czy oddzielny. W momencie, kiedy wdmuchuje powietrze, on zaczyna sprężynować i dzielić to powietrze tak, że ono nie ma równomiernego strumienia.
No, więc mniej więcej tak to kolejna metoda dzielenia strumienia powietrza. Stroik, jak i coś sprężynującego. No i trzecia, bardzo zaskakująca, być może taka krótka, będzie szybka znowu ewolucja instrumentów. To jest tajemniczy element, prawda? Znowu pytanie, co to jest? Nie wiem, czy... To nie jest to kieliszek, ani nie jest to stojak, chociaż czasami tak go wykorzystuję na instrumenty. Ale jest to ustnik konkretnie puzonu. Że tak wygląda ten ustnik puzonu, to za tym też się kryje bardzo długa historia, bo ktoś pewne rzeczy zauważył. Ale pierwotnie prawdopodobnie sytuacja mogła wyglądać tak. Z jakiegoś nieznanego powodu ktoś zauważył, że jeśli się zrobi taką najprostszą, taka zabawa dziecięca znowu, taką najprostszą chociażby trąbkę z jakiegokolwiek materiału, to głos będzie brzmiał donośniej. Będzie tak troszkę tubalnie, ale głośniej. To zostało zresztą na przykład tutaj pięknie wykorzystane. To jest ten instrument typu stroikowego, więc ten, gdzie tutaj się zamyka i zwiera. To niestety już wyschło, więc nie mogę wydobyć dźwięku z tego, ale tutaj ta jest ta najważniejsza, drgająca część, po prostu. Natomiast to jest tylko, żeby ten dźwięk był głośny. Można zobaczyć, że to jest też bardzo prosto zrobione ze skręconej kory. Więc skręcona kora. No ale to jest pierwsze spostrzeżenie. I to spostrzeżenie prawdopodobnie skłoniło kogoś, żeby sobie robił coś takiego. I co potem? Okazało się, że w pewnym momencie musiał zrobić coś z ustami, pewnie taki coś takiego, żeby odkryć, że usta też potrafią drgać tak jak stroik. A więc we wszystkich instrumentach typu trąbka, to tym naszym czymś, co sprawia, że strumień jest dozowany, jest ludzka gęba, czyli nasze usta, które tutaj robią jakiś taki dźwięk. Potem zauważono, że czym taki szerszy jest ten ustnik, tym łatwiej to robić. Aczkolwiek pierwsze naturalne tego typu instrumenty to były rogi zwierzęce. Po prostu, one miały odpowiedni kształt i kiedy się coś takiego robiło, wówczas było łatwiej. Na początku prawdopodobnie odgłosy były lekko gastryczne. Ja nigdy nie grałem na instrumentach typu trąbka, więc podejrzewam, że wyjdą mi raczej odgłosy gastryczne niż cokolwiek innego, ale można pomyśleć, że nasz przodek też tak zaczynał. Aż w końcu wyszedł mu w pewnym momencie dzięki właściwemu napięciu ust właściwy dźwięk. Oczywiście czym większa ta rura, czym bardziej zagięta, tym łatwiej skołować to powietrze. Ono się przekształca, stąd dźwięk trąbki nie przypomina efektów gastrycznych. Ale są takie bardzo pierwotne instrumenty, które jeszcze mają taką pewną chrapliwość. No więc właśnie nasz przodek taką metodą prób i błędów to robił. Ten ustnik taki jest pewnym osiągnięciem, bo tak jak mówię, pierwotnie był bardzo po prostu mały, taki naturalny jak w rogach, po prostu tylko ze ściętą końcówką. Zresztą dlatego na rogach często gra się tylko końcówką ust. No nie wymieniłem najstarszego chyba instrumentu w tym zestawie, chociaż właściwie to nie to byłby najstarszy instrument. Czyli wszelkiego rodzaju instrumenty, które robią dźwięk przez krojenie powietrza. To znowu jest ta troszkę metoda taka, ale jednym z najstarszych instrumentów, mówiąc przez najstarsze, rzeczywiście znajduje się te instrumenty
I także jeszcze w epoce kamiennej, no, ponieważ epoka kamienna to znajduje się właśnie z kamienia płaskiego zrobione, tego typu instrumenty. To dzisiaj zachowane w niektórych kulturach, właśnie w kulturze aborygeńskiej, zresztą w kulturze aborygeńskiej zachowały się też właśnie takie bardzo proste instrumenty typu tego wargowego, czyli instrumenty typu didgeridoo, natomiast też zachował się ten instrument. Także należący do grupy aerofonów, czyli tam, gdzie gra powietrze, należy do grupy aerofonów wolnych, tak zwanych. Mam nadzieję, że nie okażą się zbyt wolne, czy niczego nie stłukę. Użycie tego instrumentu jest przede wszystkim rytualne i troszkę też przypomina w ogóle kontekst, w jakim muzyka mogła powstać, ponieważ taki człowiek, który nagle usłyszał, że z jakiejś trzciny, z czegoś dobywa się jakiś dziwny dźwięk, którego on się zupełnie nie spodziewał po tej rzeczy, no bardzo często brał ten głos za głos, powiedzmy, demonów albo duchów. Bóstw, które się przez te instrumenty odzywają. Rzeczywiście ten instrument pełni bardzo ważną rolę w rytuałach, przede wszystkim rytuałach skierowanych do przodków, a więc jakby głos przodków słychać w tym instrumencie. Tutaj gra powietrze, ponieważ mechanizm działania tego instrumentu jest bardzo charakterystyczny. On nie tylko się kroi powietrze, on musi się obracać, żeby był dźwiękiem. Nie będzie się obracał, to nic z tego nie wyjdzie. Dopiero kiedy ten sznurek się skręci, instrument zacznie się obracać, wówczas jest dźwięk. Tu widać teraz, że on jakby wiruje. On musi wirować. W ten sposób to powietrze się dzięki temu dzieli i wytwarza te wszystkie częstotliwości. No więc właśnie to była nasza sama grupa aerofonów, czyli instrumentów, które używają do grania samego powietrza, które nie okazuje się tylko pośrednikiem przy powstawaniu dźwięków, ale samym dźwięcznikiem, tym co dźwięczy. I przez rozmaite przekształcenia daje się temu dźwiękowi inne właściwości. Jeszcze pozostałe grupy, membranofony. To słowo membranofony jest już właściwie odnośnie do instrumentów bardzo zaawansowanych. Membranofony to wszelkiego rodzaju bębny. To znowu słowo, które przede wszystkim dźwięczeć, ale membrana, czyli jakaś błona, jakiś napięty materiał, który drga pod wpływem uderzeń. Pierwotnie prawdopodobnie takim pierwszym instrumentem była sama ziemia, potem czy piędr drzewny. Potem człowiek zauważył, że jeśli taka ziemia ma wydrążenie, to wówczas dźwięczy głośniej, donośniej. Ten dźwięk jest bardziej donośny, bardziej ma inne właściwości, głuchy. Są też takie bębny wodne. Kiedy mamy samą wodę i uderzamy w wodę ręką, która na przykład nie jest dłonią, która nie jest płaska, ale uderza się w ten sposób, że jest pewna pusta przestrzeń. Wówczas też ten dźwięk jest bardziej donośny. Są te pierwsze instrumenty, bębny wodne, bębny ziemne, sama ziemia na początku, a potem ziemia wydrążona, często pokryta skórą i wreszcie pomysł, że możemy przecież to naczynie oddzielić od ziemi, że możemy zrobić pustą przestrzeń w czymś wydrążoną i pokryć ją ową błoną. Więc tak bym powiedział, szybko załatwiłbym membranofony. Natomiast grupa chordofonów to już grupa instrumentów do pewnego stopnia zaawansowanych. Tutaj znowu to złożenie fon, horde, czyli struna, a więc instrumenty strunowe. Tam, gdzie jest, i to jest coś drgającego,
Jak nasz przodek mógł na to wpaść, no, trudno powiedzieć. Taką jedną z teorii jest, że łuk. Mianowicie nasz przodek polował na owe mamuty, tutaj ten praktyczny, że tak powiem, aspekt uwzględniamy. I w pewnym momencie dostrzegł, że tego rodzaju napięcie powoduje jakiś dźwięk. To oczywiście trzeba napiąć z odpowiednią siłą. I wówczas jest jakiś dźwięk. Znowu potem nasz przodek zauważył, że ten dźwięk będzie o wiele głośniejszy, jeśli dołożyć do niego jakieś naczynie puste, które ten dźwięk po prostu sprawi, że będzie ten dźwięk głośniejszy. To nie jest instrument z grupy instrumentów strunowych, ale w jakiś sposób pokazuje też historię jednego z tych instrumentów, tego właśnie łuku, że pierwotnie być może człowiek dostrzegł, że on sam jest znakomitym nagłaśniaczem instrumentu. Otóż ten instrument nazywa się drumla. To jest instrument, znowu jeden z takich prostych instrumentów, akurat z grupy idiofonów, ale gdzie jakaś część sprężysta samego instrumentu druga. Kiedy tak to robimy, absolutnie nic nie słychać. Podobnie tak jak struna, która drga bez żadnego rezonatora. No ale można użyć naturalnego rezonatora w człowieku. Naturalnym rezonatorem jest jama ustna. Wówczas ten dźwięk jest powiększony. Co więcej, ja przez jakąś tam zmniejszanie lub zwiększanie pojemności jamy ustnej, głównie przez ruchy języka, mogę też ten dźwięk modyfikować. To nas naturalnie przerzuciło dość szybko do grupy instrumentów zwanych idiofonami, gdzie właściwie dźwięk tworzy drgająca jakaś sprężysta część samego instrumentu. Niekoniecznie to musi być struna, ale tutaj będą wszelkiego rodzaju grzechotki. Także bardzo prosty pomysł, że coś czym się potrząsa i obija się o siebie, to zaczyna grzechotać. Do chordofonów, do instrumentów strunowych jeszcze wrócę, ponieważ z nimi się wiążą się bardzo ciekawe historie, a są też jednym z takich najważniejszej grupy instrumentów w starożytnej Grecji. Właśnie hordofony. Tutaj akurat na ilustracji mamy lutnię, a więc taki instrument troszkę w jakiś sposób podobny do naszej gitary, gdzie skraca się struny, ale to już też jest następny etap, kiedy nasz przodek musiał dostrzec, że to samo jak struny różnej długości, także struny można po prostu sobie skrócić przez przyciśnięcie do czegoś. Następny etap rozwoju. I w ten sposób poprzez jakieś eksperymentowanie na wszelkiego rodzaju przedmiotach nasz przodek wymyślał instrumenty. Ponieważ instrumenty z natury podległe są prawom fizyki, w związku z tym też nasz przodek mniej więcej dostrzegając te różnice pomiędzy dźwiękami, dostrzegając możliwości instrumentów, zaczął dźwięki układać sobie w jakimś konkretnym porządku. Pewne dźwięki zaczął wyróżniać, pomyślał, aha, ten dźwięk będzie dla mnie pierwszy, ten dźwięk będzie dla mnie drugi, ten dźwięk będzie dla mnie trzecim. Tego porządku nie ma w naturze, on został wymyślony. On jest w jakiś sposób obecny w naturze tylko przez różnice, ale człowiek stwierdził, ten ważniejszy, ten mniej ważny. No, następnym pewnie etapem byłoby zapisywanie dźwięków. W trakcie naszych spotkań spróbujemy sobie
taką stworzyć niejako taką, taki zapis na nasze potrzeby, zapis muzyczny od niczego stworzyć, czyli na nowo wymyślić własne nuty. Tutaj takie nuty akurat podobno średniowieczne nuty greckie, aczkolwiek prawdopodobnie jednak nie wszystkie są tutaj dokładnie przepisane przez tego autora tego traktatu muzycznego. Spróbujemy sobie stworzyć taki zapis muzyczny własny w trakcie naszych spotkań. No dobrze, wypadałoby teraz trochę powiedzieć o tym, co jakby zeszło na dalszy plan z powodu instrumentów, a mianowicie głos. Człowiek prawdopodobnie śpiewał, nawet nie wiadomo, czy wcześniej niż zaczął tworzyć instrumenty, no ale na pewno w jakiś sposób tym instrumentem mu najbliższym był jego własny głos. Próby prześledzenia w ogóle, niektórzy uważali zresztą, badacze, że to właśnie mowa, mówienie jest pierwszą, jest źródłem muzyki. Otóż kiedy mówimy, mówimy też na określonej wysokości, no powiedzmy na saturalnej, bo powiedzmy, że ja mówię, no nie, może troszkę wyżej, że mówię teraz tak i można w jakiś sposób ustalić, że mniej więcej mój głos w tej częstotliwości się mieści. Gdybym teraz próbował mój głos przekształcić w muzykę, to bym musiał zacząć mówić tak, coraz bardziej muzycznie, aż w końcu wyszedł jakiś tam śpiew. Co więcej, widać, co jest dla nas naturalne, co nie jest naturalne. Jak podekscytuję się bardzo, to mogę mówić wyżej, jakiś większy zakres, ale jednak zasadniczo, kiedy mówię normalnie, to właśnie różnica pomiędzy tymi dźwiękami jest dla mnie naturalna. Kiedy będę chciał zamienić moje mówienie w śpiew, to coraz bardziej to, co jest w mowie nieokreślone, bo ja nie mówię w rzeczywistości na tym dźwięku, mówię mniej więcej na tym dźwięku, to muszę ustalić, że to jest dźwięk, na którym mówię tam, kiedy będę chciał coś powiedzieć więcej albo zaakcentować, to wówczas będę śpiewał to wyżej. I to już jest właściwie, i teraz zrobimy taką sobie fikcyjną, tak to pewnie nie wyglądało, trochę schematyczną historię, jak się mógł rozwinąć śpiew. Na początku pokażę to na polskim, a potem chciałbym już taką bardzo przekształconą wersję pokazać na tym tekście. Tam jest tekst, nie wiem, czy Państwo poznają, autorem tego tekstu jest niejaki pan Tolkien, to jest tak zwany Lament Galadrieli, w języku Quenya, w języku elfów i spróbuję do tego tekstu ułożyć jakąś melodię, ale tak, żeby to było pretekstem do prześledzenia rozwoju śpiewu. Siadam? Dobrze. Więc pierwszy dźwięk. Jaki to będzie pierwszy dźwięk? Gdybyśmy powiedzieli, że taką fikcyjną historię rozwoju śpiewu przedstawić. No pierwszy dźwięk to będzie ten dźwięk, który mówi normalność, czyli na tym tonie mówię. Na tym tonie mówię jest strasznie nudno, więc czasami potrzebuję zaakcentowania czegoś, tak? Więc mam kolejny dźwięk, ekscytacja, prawda? Podniosłość. Jak się chcę podekscytować.
chcecie jeszcze bardziej coś zaznaczyć, różnicę w nastrojach. Już mam trzy dźwięki. Czy ta metoda jest takich kilku dźwięków jest wykorzystywana bardzo często tak w śpiewach tak zwanych epickich, w śpiewie, gdzie najważniejszy jest tekst, gdzie tekstu jest bardzo dużo i tak naprawdę on jest o wiele ważniejszy niż muzyka, wówczas śpiewacy stosują tylko kilka dźwięków. Dwa, trzy często dźwięki, nieustannie powtarzając, czasami w różnej sekwencji, w różnej rytmice, ale to w jakiś sposób buduje taki trans. Jeszcze to pokażę. No dobrze, gdybyśmy mieli sobie tak pośpiewać. Tutaj jest jakiś system językowy, oczywiście tego tekstu. To znaczy, on ma swoją rytmikę. Ai, laurie, lanter, lasi, surne, jeli, notime, grammar, altero. Ieli velinte iudera bagne, mi uno mar glisse mi uorma, ad une pella vardo telma, nullui mi jasen tilti a ieri, o Mario, aiutare l'Imen, si mani iulma iven quantua, ansiti in talle varda o rosse o refalne maria per entari vortane, arrivi a tiro un gulava lungula, sin da doriello carita borrie, il falma linca timbermeta, Visie un tuba calacchio mi pone, si van mana, romello van ma valmar, la morie na, iru va di valmar, la ielie iru va, la morie. No powiedzmy, że taka jest rytmika tego tekstu, ma swoje reguły. Gdybyśmy go próbowali przekształcać. Śpiew! Próba, więc absolutnie może nie wyjść. Ja zamknę się, powiedzmy, to dla mnie będzie podstawa. Czyli nasz system dwudźwiękowy. Nie będę śpiewał tylko dwóch dźwięków, ale mniej więcej, żeby pokazać, że wystarczył mi na początku, jeśli chcę śpiewać tekst, nań zwrócić uwagę tylko dwa dźwięki albo akompaniamentu. Thank you.
dostosowana do całego tekstu. Schemacik. Prosta rzecz. Dwa dźwięki wykorzystałem do akompaniamentu. No i prawdopodobnie w takich pierwotnych kulturach, w których ważny jest tekst, bardzo czasami o wiele ważniejszy niż muzyka, albo tworzący z muzyką nierozerwalną jedność, wówczas to jest o wiele ważniejsze, żeby ten tekst po prostu w muzyce bardzo powtarzalny, żeby on nas raczej wprowadzał w trans, pewien nastrój, niż żeby każdy dźwięk traktować osobno, żeby szaleć muzycznie. Chodzi o pewien rodzaj transu. Cały czas ta muzyka powtarzalna i powtarzalna. I takie skoki. Dźwięk najwyższy, podniosłość, dźwięk niski, podstawowy, dźwięk niżej, może przygnębienie, albo też jakiś akcent. I tak to działa. Jeszcze jeden przykład tego będzie. Tym razem na tekście polskim. Zapraszam tutaj z wizją. Ale tekst nie będzie polski, aczkolwiek w polskim tłumaczeniu będzie to w tłumaczeniu Julii Awatuwima słowo o wyprawie Igora, czyli wyprawie księcia Igora przeciwko Połowcom. Utwór jak najbardziej epicki, średniowieczny, utwór ruski, w staroruskim języku napisany. Czego będę używał? To będzie egzotyka dość pełna, mianowicie użyję jednego z bardzo prostych instrumentów. Ten instrument to instrument afrykański, nazywa się karimba. Skala też jest afrykańska, ale ja znowu użyję bardzo mało ilości dźwięków. I pokażę tym razem na tekście polskim, być może tu, jeśli tekst był obcy i nie było słychać wszystkich nastrojów, to tutaj powinno być łatwiej, choć tekst jest trudny, od razu mówię. Więc można zamknąć oczy, wyobrazić sobie szerokie równiny, może ognisko i jakiegoś pieśniarza. Prawdopodobnie pieśniarz używałby jednak instrumentu strunowego, a nie afrykańskiego, ale spróbujemy chociaż chwilkę tego nastroju pokazać. Zanim zaśpiewam, to pewnie sam się muszę jakoś nastroić, ale mam... Nie zdałożby się braciami starodawnymi zacząć słowy smutną opowieścią o sobach nowej wyprawy Igorowej. Czy stoi za się pieśń tę począć? Ów bojem starowieżny składał.
Dalej działo to już na naszych następnych spotkaniach.